Gościem studia TVP Info jest doktor habilitowany Sławomir Cęckiewicz, członek kolegium IPN, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego imienia generała broni Kazimierza Sosnkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, chciałbym zapytać o pana pozycję, znaną książkę, czyli Lech Wałęsa, człowiek steczki, która stała trochę w opozycji do filmu Wajdy, czyli Wałęsa, człowiek z nadziei. Ta nadzieja jeszcze jest, jeżeli Lech Wałęsa powie przepraszam? W książce, którą pan wspomniał, napisałem, że dopóki człowiek żyje, to nadzieja jest, więc każdy, oczywiście Lech Wałęsa również, ma szansę, żeby stanąć w prawdzie. No ale teraz już tylko zależy to od niego, już nikt nie może mu w tym tak naprawdę pomóc. Jeśli chodzi o prawdę o nim, to w jakimś sensie, przynajmniej jeśli chodzi o tą kwestię agenturalną, doszliśmy do ściany. Już tutaj się nic więcej nie da zrobić. Nie da się tej historii odwrócić. Może Jerzy Borowczak opowiadać swoje bzdury, ale naprawdę z tego nic już nie wynika. Dzisiejszy dzień niesie puentę historii Lecha Wałęsy, ale czy ten w takim razie akapit ostatni należy do niego? Czyli słowo przepraszam, bo zaufały mu miliony Polaków, których okłamał. Wszystko, co bym powiedział na ten temat, byłoby jakąś formą psychologizowania, więc Lech Wałęsa w tym aspekcie w zasadzie nikogo z nas nie zaskakuje. Konsekwentnie, pomimo różnych odstępstw od tej linii, ale konsekwentnie zaprzecza, że był tajnym współpracownikiem. Oczywiście bywają takie wypowiedzi, kiedyś udzielił takiego wywiadu Monice Olejnik, w którym powiedział, że miał po grudniu 70 roku 3 immunitety. Immunitet społecznego inspektora pracy, immunitet kogoś, kto brał udział w grudniu 70 roku i wreszcie dopowiedział, trzeci immunitet to był mój immunitet Bolka. Chwalił na przykład doniesienia agenturalne Bolka w 2008 roku, które żeśmy opublikowali w książce SB Lech Wałęsa. Mówił, że to są bardzo dobre teksty, w które należy się wczytywać, ale zasadniczo zaprzeczał, że był tajnym współpracownikiem SB. Nie trzymał się może jakieś logiki w tej swojej obronie, ale generalnie, jak powiedziałem, zaprzeczał, że był płatnym agentem gdańskiej bezpieki. Więc no, tu się wydaje rzeczywiście, że wszystko jest w jego rękach. No, cóż my możemy zrobić? No, ja mogę tylko zaapelować do wszystkich, którzy by chcieli zlinczować teraz Lecha Wałęsę jako naczelnego kłamcę III Rzeczpospolitej. Być może tym naczelnym kłamcą jest, ale bo w jakimś sensie jego kłamstwo też stało się kłamstwem założycielskim III Rzeczpospolitej, ale no, trzeba dać mu szansę. No, jesteśmy ludźmi, mamy jakąś etykę, którą powinniśmy się kierować i pozwolić mu rzeczywiście stanąć w prawdzie. Panie doktorze, mamy także trzy okresy, czyli lata 70., dziś to już wiemy, kiedy donosił i brał za to pieniądze, lata 80., kiedy porywał Polaków i lata 90., kiedy wygrał wybory prezydenckie. Jak napisać w takim razie na przestrzeni tych lat jedną wspólną historię, która będzie łączyła, a nie dzieliła? Musimy porzucić ten przesąd, że można napisać wspólną historię. Tak jak nie da się napisać wspólnej historii polsko-ukraińskiej, polsko-rosyjskiej, polsko-niemieckiej, polsko-żydowskiej, tak nie da się w jakimś sensie napisać historii również polsko-polskiej. A jak pan mnie pyta konkretnie o Lecha Wałęsę, no to ja tutaj mam w jakimś sensie odosobniony do wielu historyków pogląd. Lech Wałęsa jest dla mnie całościowo spójną postacią. Nie mówię o tym tak jak oni, jak historycy. To jest teraz, można powiedzieć, element politycznej poprawności czy poprawności historycznej, mainstreamowej, że był Bolek, a z Bolka narodził się Heros w 78 roku, najpierw słabiutko, a później, no jak Feniks z popiołów, pojawił się ten gigantyczny Heros, który przeprowadził Polskę przez morze komunizmu. Ja tą, jak powiedziałem, poprawną opowieść odrzucam i wskazuję chociażby w książce, o której pan wspomniał, Wałęsa człowiek steczki, która bezpośrednio była rzeczywiście polemiką z kłamliwym filmem Wajdy, ale jednak jest to próba całościowego pokazania Lecha Wałęsy w tej perspektywie przede wszystkim lat 80.
I dla mnie jest to, jak powiedziałem, postać spójna, postać człowieka, który w 1982 roku, no w dramatycznych zupełnie momentach dla narodu, dla podziemia Solidarności, 14 listopada 1982 roku, co mówi dwóm pułkownikom wojska i bezpieki, pułkownikowi Starszakowi i pułkownikowi Klisiowi z wojska. Proszę was, chciałbym mieć osobistego kuratora z SB. No to są słowa, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. On zostaje wyposażony w tajny telefon do szefa bezpieki w Gdańsku, żeby się z nim kontaktował. To jest sfera, której historycy do końca nie opisali, bo wydaje się, przynajmniej na tym etapie, że wielu kluczowych materiałów dotyczących lat 80. nie ma, ale nawet te, które są, pozwalają na, jak powiedziałem, dość spójną, logiczną opowieść o Lechu Wałęsie jako człowieku w zasadzie tamtej strony, jeśli chodzi o lata 80. Panie doktorze, wracając do lat 70. i do tych dokumentów, które trafiły pod lupę ekspertów, co dokładnie w nich się znajduje? Chciałbym zapytać w szczególności o te donosy. Jaka ich siła? No trzeba powiedzieć, że to jest poważny materiał w sensie informacyjnym. Musi pan redaktor, jakie tam treści? Musi pan redaktor pamiętać, nasi widzowie, że istotą pracy agenturalnej nie jest nawet taki czy inny podpis, nie jest własnoręcznie sporządzone zobowiązanie. Istotą rzeczy w relacji pomiędzy tajną służbą a osobą, która z tą służbą współpracuje na jakichś tam zasadach ustalonych między służbą a nim, jest dopływ świeżych, prawdziwych, sprawdzonych informacji. I w tym sensie, zwłaszcza w pierwszym okresie działalności Lecha Wałęsy, w pierwszych dwóch latach po grudniu 70 roku, on jest bardzo wydajnym konfidentem, który opisuje działalność kolegów, głównie z Wydziału W4, Wydziału Elektrycznego Stoczni Gdańskiej, którzy po prostu nie godzą się z jednej strony z masakrą grudnia 70 roku i zamiecieniem tej masakry, czy odpowiedzialności za tą masakrę grudnia 70 roku pod dywan. Mało tego, domagają się tego, żeby uczcić jakoś kolegów, żeby sprawy, które postawiono w czasie grudnia 70 roku, postulaty robotnicze, żeby były realizowane. I Lech Wałęsa, usytuowany w samym centrum tego środowiska, musimy pamiętać, on wszedł do Rady Oddziałowej Związkowej właśnie tego Wydziału Elektrycznego, bardzo licznego zresztą. Miał funkcję społecznego inspektora pracy, którą wykorzystywał do pozyskiwania informacji. Przecież w jego donosach jest mowa o tym, że on podsłuchuje kolegów podczas śniadania, którzy słuchają Radia Wolna Europa i komentują sytuację w kraju negatywnie, tak? No, zachowuje się jak klasyczny, bardzo dobry konfident, z którym na przestrzeni lat pojawiają się kłopoty. Na jakim tle one się pojawiają? Na takim tle, że Wałęsa, żeby chcieć utrzymać się w aktywnej sieci agenturalnej Wydziału III Gdańskiej Służby Bezpieczeństwa, po rozładowaniu, jak mówi SB, sytuacji napięcia w Stoczni Gdańskiej, zaczyna niejako zmyślać niektóre historie, obarczając różne osoby, na które już zresztą wcześniej donosił, co nie znajduje potwierdzenia w innych materiałach operacyjnych, które spływają do funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, i żąda za to pieniędzy. I to ostatecznie w roku 75 po raz pierwszy się to pojawia na dużą skalę, i w 76 jakby jest kropka nad i, powoduje, że SB rezygnuje sama z Lecha Wałęsy jako agenta Służby Bezpieczeństwa. Więc to też nie jest taka historia, że on zerwał tą współpracę, że on porzucił Służbę Bezpieczeństwa. No mogę, ja tego chyba publicznie nigdy nie mówiłem, panie redaktorze, ale kiedyś pan major Jerzy Frączkowski, no, funkcjonariusz SB, który pracował w sekcji stoczniowej Służby Bezpieczeństwa, który biurko w biurko pracował od początku lat 70. z kapitanem Zenonem Radkiewiczem, który był najdłużej prowadzącym oficerem Lecha Wałęsę, opowiadał mi, że Zenon Radkiewicz w końcówce tego okresu współpracy Wałęsy z SB 75-76 miał serdecznie dość swojego konfidenta, który wygrażał mu na ulicy z zaciśniętą pięścią za to właśnie, że nie chce mu Zenon Radkiewicz wypłacać pieniędzy. Śledził go aż do siedziby SB, mówił: żądam od ciebie pieniędzy, zapłać mi, to są wszystko prawdziwe informacje. No, kuriozalne, trochę śmieszne to są historie, ale w jakim sensie one się potwierdziły w świetle tych materiałów. Już na koniec chciałem dopytać, jaki był los, czy wiemy to, tych osób, no, na które donosił Lech Wałęsa? No tutaj symbolem jest oczywiście Józef Szyler.
Józef Schiller został od razu wytypowany do tego, żeby go zwolnić z pracy. Mało kto wie, Gdańska Bezpieka wspólnie z władzami miejskimi i wojewódzkimi po grudniu 70 roku nawet przygotowywała listę osób do wyrzucenia z województwa gdańskiego. W sytuacji takiej, w jakiej znalazł się Józef Schiller, to był robotnik napływowy. Przez analogię, to jest bardzo znane w Polsce, bardzo często różne osoby z kraju jechały, żeby pracować, zatrudnić się na przykład w kopalniach. Tak samo było, jeśli chodzi o Stocznię Gdańską. Więc tutaj była o tyle prosta sytuacja, że można było go zwolnić z zakładu pracy, wycofać jakieś stałe zameldowanie czy okresowe zameldowanie w hotelu robotniczym i pozbyć się. Na podstawie donosów Lecha Wałęsy założono sprawę operacyjną na Józefa Schillera. Kiedy pojechał do Przeworska, a później osiadł w Mielcu, cały czas Służba Bezpieczeństwa go jako właśnie grudniowca rozpracowywała, miał rozliczne kłopoty takie osobiste związane z tą kartą właśnie bohaterską grudnia 70 roku. Ale jest też więcej takich osób. Jest Szczepan Chojnacki, no, kolega Lecha Wałęsy, który został siłą wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Jest Jan Jasiński, który żyje pod Krakowem, a który jest tak wystraszony tych wszystkich historii, które przeczytał, że nie chce nawet się spotykać z historykami. To są ludzie po prostu, którym w jakimś sensie Wałęsa złamał. Ligowej szarej rzeczywistości. Czy ona była taka szara w mijającym tygodniu? Niekoniecznie. W głosowaniu na Twitterze zwyciężyła sprawa związana z Komitetem Obrony Demokracji. Pozostałe tematy polityczne dziś podsumowywać będziemy wspólnie z Krzysztofem Kosowskim z Polskiego Radia za pomocą twórczości internautów, głównie z Twittera. Pierwszy zestaw materiałów. Bardzo proszę. Ile pan zarabia w kodzie? Jakie to są kwoty? W ogóle nie zarabiam w kodzie, w ogóle nic. A ile to rozpłaci dłużnikiem? To z czego pan żyje? Ze wsparcia rodziny. Zestaw tweetów, ale sprawa chyba poważna. Panie pośle, jak patrzycie na Komitet Obrony Demokracji po tym tygodniu, na te wypowiedzi Mateusza Kijowskiego, no to jak patrzycie na to jako członkowie zjednoczonej opozycji? Dwie kwestie. Pierwsza sprawa, oczywiście pan Mateusz Kijowski musi wyjaśnić dokładnie wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Zapowiedział publikację dokładnie rozliczenia tych faktur i na to czekam. Uważam, że jest wszedł w obszar życia politycznego, publicznego i musi być transparentny. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i będę trzymał kciuki za to, że z tego wszystkiego się w sposób jasny, klarowny wytłumaczy. Natomiast jak patrzymy na współpracę z KOD-em? KOD to są miliony ludzi, którzy w całym kraju, to są tysiące ludzi, którzy wchodzą na demonstracje, którzy przychodzą pokazywać, że ta władza, która teraz rządzi w Polsce, im się nie podoba i dalej z tymi ludźmi będziemy współpracować, chcemy współpracować, bo to są po prostu wyborcy, to są Polacy, którzy mają prawo być wysłuchiwani, a nie nazywani przez jednego z liderów, przez lidera największej partii w Polsce, przez pana Jarosława Kaczyńskiego, jako gorszy sort. I taka, mówię pan, taka ogólna refleksja, niezależnie od tego, że raz jeszcze podkreślę bardzo mocno. Uważam, że z każdych pieniędzy, które zarobiła firma pana żony, pana Mateusza Kijowskiego, on musi się rozliczyć. To ja wyjdę w słowo, panie, ale jedno zdanie. Panie pośle, bo ja jednak chciałbym... Bo Mateusz Kijowski wczoraj na spotkaniu w Opolu powiedział, że przepisy były takie, że nie było, że ponieważ komitet społeczny, który wypłacał mu pieniądze, nie może płacić wynagrodzeń, to jedyną metodą, użył takich słów, było
było zakupienie usług. Przecież jak na to patrzycie? Czy to nie pachnie po prostu jakimś... Dlatego raz jeszcze powiem, że z każdej złotówki pan Mateusz Kijowski powinien się rozliczyć, zwłaszcza przed władzami Komitetu Obrony Demokracji. Ja nie jestem członkiem Komitetu Obrony Demokracji, ale gorąco je wspieram. A z Mateuszem Kijowskim staniecie 11 stycznia na manifestacji, jeśli będzie ją prowadził? Jeżeli będzie manifestacja przeciwko temu, co robi Prawo i Sprawiedliwość, będziemy na tej manifestacji. Również z Mateuszem Kijowskim. Będziemy z ludźmi, którzy przyjdą. Ale Mateusz Kijowski już zapowiedział, że będzie. Będziemy z ludźmi, którzy... Ale panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, taka ogólna... proszę o chwilkę cierpliwości. Ogólna ocena. No bo na tego typu kwestiach oczywiście cierpi wizerunek Mateusza Kijowskiego, polityka, działacza publicznego i także KOD-u. Natomiast ja jednak chciałbym, żebyśmy przykładali równą miarę do tego. No bo jest w naszym studiu pan minister Jaki z Solidarnej Polski, którego też bardzo poważne zarzuty wobec pana ministra Ziobry dotyczące finansowania kampanii i nic. Mateusz Kijowski mówi, nie powinienem tego robić. A politycy Prawa i Sprawiedliwości wtedy, kiedy to dotyczy naprawdę grubych pieniędzy, mówią, nic się nie stało, jesteśmy transparentni. I to jest ta różnica standardów. Patryk Jaki, przyglądając się sprawie Komitetu Obrony Demokracji, jak patrzy na przyszłość, jak patrzy na to, o czym mówi Mateusz Kijowski. Tu jest zasadnicza różnica pomiędzy tymi rzeczami, no bo te sprawy, o których pan mówi, to przede wszystkim te sprawy zostały 70 razy poaudytowane. Również sami to prześwietlaliście, ile razy można było. Natomiast jeżeli chodzi o pana Mateusza Kijowskiego, to niewiele wiemy. Problem polega na tym, czy kluczowe pytanie jest, nawet nie byłoby to źle, gdyby się, nawet może nie byłoby to takie fatalne, gdyby się okazało, że rzeczywiście to rodzina pana Mateusza Kijowskiego wykonywała te usługi. Jednak kluczowe pytanie jest takie, czy te usługi zostały wykonane. To jest najważniejsze pytanie. Dlaczego uważa pan, że to jest najważniejsze pytanie? Bo jeżeli nie, to okazałoby się, że to jest pospolite przestępstwo, po prostu. To jest sprawa pierwsza, a wielu członków KOD-u, również wiemy to z przekazów medialnych, stawia co do tego wątpliwości. Sprawa druga, zeszłoroczne sprawozdanie KOD, no przecież nie może nam tego to umknąć. Okazało się, że w zeszłorocznym sprawozdaniu KOD nie było ani słowa o tym, o czym dzisiaj mówimy, czyli o tych fakturach, co pokazuje, że jednak ci panowie mieli coś do ukrycia. I sprawa trzecia, najważniejsza. Komitet Obrony Demokracji bardzo często mówi, że wychodzi po to, aby bronić demokracji, konstytucji, spraw absolutnie fundamentalnych czy podstawowych w polskim państwie. A ta sprawa pokazała, że broni czego innego. Oni chcą, żeby było tak jak kiedyś. To znaczy kiedyś, panie redaktorze, było tak, że po prostu Mateusz Kijowski dostawał środki na przykład z państwowych firm w Radzie Nadzorczej PZU czy w innych, czy inni członkowie KOD w innych instytucjach i nie musieli kombinować tak jak dzisiaj, to znaczy tworzyć sobie jakieś firmy, rodzina musiała tworzyć jakieś firmy, zbierać środki ze zbiórek. Nie. Im zależy, członkom Komitetu Obrony Demokracji, zależy na tym, aby przywrócić to, co było kiedyś, to znaczy, żeby nie trzeba było tworzyć jakichś dziwacznych spółek, żeby otrzymać środki ze spółek Skarbu Państwa. Szanowni panowie, to jest dla nich problem. W internecie 26 grudnia członek owego Komitetu Społecznego na swoim koncie twitterowym, zapytany przez jednego z internautów o to, kiedy udostępnią link do raportu, szczegółowego raportu finansowego tego Komitetu Społecznego, tej instytucji, która opłacała firmę rodziny Mateusza Kijowskiego, odpowiedział w ustawowym terminie. Ustawowy termin to jest listopad 2017 roku i do tego czasu, zgodnie z przepisami, ów Komitet Społeczny może nie podawać żadnych informacji na temat grubo ponad 1000 faktur, jakie wystawił pan poseł Gryglas. Jak Nowoczesna na to patrzy? Czy to nie jest po prostu gotowy przepis na pełzający kryzys wizerunkowy, również wasz? No bo jesteście mocno zaangażowani w działania KOD. Panie redaktorze, po pierwsze ja wyraźnie rozgraniczam sytuację szefa KOD-u od tej organizacji, od dziesiątków tysięcy ludzi, którzy są zaangażowani w ten ruch społeczny. Ja chcę powiedzieć, nie wiem, czy państwo to wiecie, ale do niedawna sprawę zbiórek publicznych regulowała taka bardzo dobra ustawa przedwojenna z 1933 roku. Ta ustawa w taki bardzo wyraźny, jasny sposób no, chroniła ten grosz, który pochodzi ze zbiórek publicznych. To taki wdowi grosz, który rzeczywiście trzeba rozliczyć nie tylko w sposób formalny, ale on musi być rozliczony także powiedziałbym moralnie. Dlatego, że to są pieniądze ludzi, którzy wkładali te pieniądze w puszki w dobrej wierze, więc tu oczekuję, że doczekamy się takiego pełnego wyjaśnienia. No a kiedy pan słyszy te słowa Mateusza Kijowskiego, który mówi, Komitet Społeczny nie może nikogo zatrudniać, nikomu nie
nie może wypłacać pensji, a więc usługi, zakup usług jest jedyną metodą. No przecież on sugeruje wprost, że to był sposób na to, żeby móc otrzymać pieniądze, móc otrzymać pensję, tylko w innej formule. Rzeczywiście sytuacja Komitetu Społecznego, sytuacja formalno-prawna jest troszkę skomplikowana, natomiast samo stowarzyszenie z całą pewnością mogło ustanowić wynagrodzenie dla zarządu i to jest praktyka powszechna i byśmy mieli w tej kwestii pełną jasność, natomiast no, nie umiem powiedzieć, dlaczego zdecydowano się na taką. Ale stowarzyszenie prosi o audyt i zwraca się do swojej rady nadzorczej, a w samej radzie nadzorczej stowarzyszenia znajduje się jedna z trzech osób, które organizowały tę zbiórkę, jedna z trzech osób, która organizowała ten komitet społeczny, w związku z czym samo stowarzyszenie apeluje do członków Komitetu Społecznego o to, aby skontrolował samego siebie. No to wszystko trochę niepoważnie wygląda. No tak, panie redaktorze, ale dlatego dzisiaj mamy już to oświadczenie KOD-u, mamy zapowiedź szybkiej ścieżki, przyspieszone wybory, mamy zapowiedź tego, że zarząd obecny nie będzie się angażował w tę sprawę, więc myślę, że kwestia zostanie wyjaśniona. Tak czy inaczej, no jest to sprawa wewnętrzna KOD-u. Ja nie chcę też ingerować w to w sposób taki. Marek Jakubiak, czy to jest tylko sprawa wewnętrzna KOD-u, czy to jest Zaiste dziwne to faktury, które NIP-u nie mają na przykład. Więc ja podejrzewam, że ten komitet społeczny, który jest odrębnym jakby ciałem, ale nie jest ciałem. To jest, nie ma osobowości, nie ma osobowości prawnej. Ja zadaję sobie w głowie pytanie, czy ma prawo zbierać pieniądze w ogóle. Chyba nie. Zgodnie z ustawą ma prawo komitet tego rodzaju, można powołać, taki komitet może zbierać pieniądze i on został powołany w sposób zgodny z obowiązującym. W marcu 2016 powstaje organizacja Komitet Obrony Demokracji, otrzymuje swój NIP, jest zarejestrowany w KRS-ie i te wszystkie środki powinny być tego samego dnia przelane na Komitet Obrony Demokracji. A nie zostały. A nie zostały. I dziwne, że akurat te faktury pojawiają się w sytuacji, w której akurat się zarejestrował od razu KOD. Czyli mamy rejestrację i mamy interwencję w postaci wystawienia faktur, jakby czyszczenia konta, ja to tak nazywam. Więc tutaj KOD musi się oczywiście nad tym pochylić bardzo, bo wizerunkowo bardzo stracą. Ja myślę, że chyba tutaj inspiracja jest jasna i klarowna. Pan Kijowski odpowiada za te czyny i tyle. Ślad po fakturach musi być. Trzeba zobaczyć, kiedy były podatki odprowadzone od tego. Czy one były co miesiąc odprowadzane, czy one były po prostu w jednym dniu, bo to też jest do sprawdzenia. No dobrze, ale to kiedy patrzy pan na, pan jest przedsiębiorcą, no patrzy pan na te usługi, patrzy pan na te ceny, czy pańskim zdaniem w tej sprawie wszystko jest jasne, klarowne i czyste, czy... Ja nie chcę sugerować, ale takie same faktury, bez umowy, bez zlecenia, bez przyjęcia usługi, dla mnie to tak, cytując tutaj Bareje, coś mi tu... Panie marszałku. Tak trochę żartem, bo najbardziej się interesują wpłatami na KOD ci, którzy nie dokonywali tych wpłat. Czyli pewnie my tutaj wszyscy, ja nie dokonywałem wpłat, Mateusz Kijowski nie jest człowiekiem z mojej bajki. Natomiast dzisiaj rzeczywiście naraził na szwank duży ruch społeczny, który podjął pewne szlachetne idee w moim mniemaniu, chociaż z wieloma się nie zgadzam. Natomiast dzisiaj absolutnie ruch ma duży problem. Mateusz Kijowski, jeśli poważnie w sercu ma to, o czym mówił, deklarując pewien manifest ideowy KOD-u, powinien się pewnie podać do dymisji. To jest też pewnie tak, że ludzie nie poszli do KOD-u urzeczeni urokiem osobistym pana Kijowskiego, ale jednak rządzący dostarczyli bardzo dużo dzisiaj tej materii, dla której ludzie poszli protestować. A w dalszym ciągu nie zanosi się, żeby było lepiej, stąd ja pewnie podejrzewam, że KOD po chwilowym tąpnięciu zaufania odbuduje zaufanie, patrząc na to, jakie dzisiaj chociażby centralistyczne zapędy Prawo i Sprawiedliwość proponuje. Z mojego podwórka samorządowego non-stop mamy przykłady zabierania kompetencji, zabierania pieniędzy samorządom. To nie odbiera się marszałkowi, ale odbiera się tym lokalnym wspólnotom możliwość decydowania o własnym życiu. A z tym można zapoznać się na Twitterze pana marszałka przestrzeni z tą opinią, do protestów na pewno będzie dużo i KOD po tym, jak sobie mam nadzieję, poradzi.
bo mam wielu tam znajomych, którzy przychodzą, są oczywiście bardzo zdenerwowani dzisiaj na Mateusza Kijowskiego, ale uważają, że działanie takiego ruchu jest potrzebne. Panie marszałku, to ja dopytam o jeszcze jedną rzecz. Pan powiedział o szlachetnych ideach. Przed chwilą widzieliśmy również tweeta jednego z naszych widzów, który odnosi się do sprawy Jerzego Owsiaka. 2 lata temu za sprawą publikacji jednego z blogerów, Piotra Wielgudzkiego, używającego pseudonimu Matka Kurka, dowiedzieliśmy się po wielu latach, że również Jerzy Owsiak używa w gruncie rzeczy bardzo podobnego mechanizmu. Nie pobiera pieniędzy, nie pobiera pensji za swoje działania w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale związana z jego żoną firma obsługuje firmę, która należy do Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. On również odwołuje się do szlachetnych idei, o których pan powiedział. Drogą żona pana premiera Glińskiego też działa w radzie jednej fundacji, która w telewizji publicznej została odsądzona od ale nie jest właścicielem firmy. Panie redaktorze, ja osobiście będę grał w tym roku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zachęcam do tego wszystkich Polaków. Wiele miejsc, szpitali w całej Polsce ma dzisiaj możliwość leczenia. Panie marszałku, pełna zgoda, ale ja nie o to pytam. Ale nie próbujmy zobrzydzać bardzo dobrej idei społecznej, trochę przyjmując taką metodą perelowską. Ale nie widzi pan każdego tutaj podobnych wątpliwości? Jest pewna szlachetna idea i przez całe lata utrzymywani jesteśmy w przeświadczeniu, że to jest działanie, które nie wiąże się z absolutnie żadnymi gratyfikacjami. No bo w jednym i w drugim wypadku mamy do czynienia z bardzo szlachetną ideą. Kiedyś, że a okazuje się, że nie również ma niewinnych, są tylko słabo skontrolowani. Pewnie w wielu ruchach byśmy znaleźli, czy fundacjach, jakieś sytuacje niejasne. Jeśli są zarzuty, trzeba je skierować do prokuratury. Niech się ludzie tym zajmą. Pan minister Jaki na pewno ma na to jakiś pomysł. Wywołany do głosu Patryk Jaki. Bo wiecie państwo, działalność charytatywna jest bardzo szczytna. Jak ludzie sobie poświęcają swój prywatny czas i organizują takie zbiórki, to jest wszystko bardzo, to należy takie działanie pochwalić. Ale wie pan, tu jest jeden poważny problem, jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mianowicie, ja panu gwarantuję, że zdecydowana większość ludzi, która wrzucała do tych skrzynek, ja wiem to z mojego podwórka, kiedyś nawet sam wrzucałem, nie miało świadomości, że te wszystkie pieniądze nie idą tam, gdzie mają iść. Że część tych zasobów jest wykorzystywana do tego, żeby na przykład zorganizować przystanek Woodstock. Ja na przykład dałbym na chore dzieci, dałbym na szpital, ale nie dałbym na przystanek Woodstock. To jest zasadnicza różnica. Dlatego czułem się w tej sprawie trochę oszukiwany. Dlatego to jest podobny mechanizm. Nie ma w tym nic złego, tak samo, że robi to rodzina pana Owsiaka. Problem polega na tym, że przez większość ludzi, która daje te pieniądze, daje z myślą o tym, że to idzie na dobre rzeczy, a na rzeczy, z którymi się utożsamiają, a nie do końca tak było. I ja chcę powiedzieć jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o członków KODU, bo żeby nam nie uciekła jedna rzecz. Mówimy o rozgraniczeniu, rozgraniczmy szefa KODU od członków KODU. Nie, ci ludzie, którzy tworzą KOD, utożsamiają się z Mateuszem Kijowskim, wiwatują na jego cześć. Ja widziałem to wczoraj w swoim województwie, gdzie już po całej aferze i tak członkowie KODU, prawda, bili brawo panu Mateuszowi Kijowskiemu. To są ludzie, którzy w ten sposób po prostu myślą. Oni marzą o tym, żeby było tak jak kiedyś, żeby wróciły gigantyczne przywileje pewnej grupy kasty ludzi, oligarchii. Która, no, ale mają prawo protestować, jeśli nie podoba im się władza. Nie ma ale widzimy taki Marcin Kierwiński, jeszcze pan. Jedno zdanie, no bo pada takie, jest takie w środku, kim są członkowie KOD. Ja też to widzę u siebie. To w większości przypadków, czy w dużej części przypadków, to są byli działacze albo platformy, albo urzędnicy, którzy stracili przywileje po prawie dekadzie rządów Platformy Obywatelskiej i dzisiaj na ulicy krzyczą rzekomo w obronie demokracji, a tak naprawdę krzyczą, że w obronie swoich przywilejów, żeby wróciło to, co kiedyś. Panie ministrze, ta retoryka mówienia o tym, że ludzie, którzy protestują przeciwko władzy, to są źli, niedobrzy i oni tylko walczą o własne przywileje, naprawdę się już przejadła. Proszę wzorem swojego szefa nie dzielić Polaków na gorszych i lepszych. Jeżeli chce pan, żeby oceniać wszystkich członków KOD-u przez pryzmat faktur pana Mateusza Kijowskiego, to ja się zapytam pana bardzo prosto. Czy chce pan być oceniany przez pryzmat Telegrafu, Srebrnej, Skoków, bo to też można powiedzieć. Taka jest różnica, pomiędzy Komitetem Obrony Demokracji i Kijowskim, że Kijowski mówi tak: przepraszam, będę starał się ze wszystkiego wytłumaczyć. Więc jeżeli ktoś go kompromituje, jeżeli to są rzeczy, które coś na tym cierpi, to cierpi jego wizerunek. Raz panie pośle, a nie kompromituje go to, że członkowie KOD-u mówią strony internetowe, żeby go odwołać? Na waszych aferach, na aferach Prawa i Sprawiedliwości, na tym, co robią na przykład Skoki, cierpią Polacy. Wie pan, co mają wspólnego? Że Mateusz Kijowski potrafi powiedzieć,
zrobiłem źle, a wy pompujecie pieniądze w skoki. Nie, nie, nie potrafię tego powiedzieć. Pompujecie nie pieniądze w skoki. Wasze środowisko polityczne uwłaszczyło się na majątku publicznym. To mówię tu o Telegrafie, Srebrnej i tak dalej, ale dokładnie nie, tak. I mówicie, wszystko jest cacy. Panie pośle, trochę mniej hipokryzji. W takim razie, czy jest pan za odwołaniem Mateusza Kijowskiego? Ja nie jestem członkiem, ale ja się z ruchem, jakim zadaje prowadzący. Panie pośle, ostatnia kwestia. Ja to właśnie do pana ministra mówiłem. Panie pośle, ostatnia kwestia. Pojawiają się wypowiedzi członków KOD-u, którzy mówią, strony internetowe wykonywał zupełnie ktoś inny. Mateusz Kijowski wystawiał faktury, jego firma za tworzenie stron internetowych. Mówił o tym Patryk Jaki. To jest przestępstwo. Czy to was nie niepokoi? Panie redaktorze, bo mówi pan, że przeprosił Mateusz Kijowski, nie ma problemu. Ale to proszę wrócić do początku mojej wypowiedzi. Jeszcze z pierwszej rundy, niech opowiedziałem, że każda złotówka powinna być rozliczona, Mateusz Kijowski musi się z tego wytłumaczyć. Tylko to mówimy już o trochę czym innym. Jeżeli były jakiekolwiek wątpliwości, to to są kwestie, które albo Mateusz Kijowski się wytłumaczy, albo powinny... A czy uważacie, że powinniście w tej sprawie złożyć zawiadomienie do prokuratury z podejrzeniem, że coś jest nie tak, żeby prokuratura to sprawdziła? Każde stowarzyszenie ma swoje władze, także władze kontrolne. Rozumiem, że władze kontrolne KOD-u się teraz tym zajmują. No tak, ale władze kontrolne KOD-u to jest Rada Nadzorcza, a Rada Nadzorcza to jest dokładnie ta sama część, która zbierała pieniądze. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja sobie pozwolę złożyć wniosek dokładnie w tym samym trybie, w jakim składał pan poseł Kaczyński, który prosił o przerwę. Ja też proszę o przerwę i o zmianę trybu prowadzenia obrad. No niedopuszczalne jest to, co na tej sali się dzieje. Ja chciałem przypomnieć, że nie ma, o ile pamiętam, to nie ma w regulaminie takiego punktu, że pan Kaczyński może w każdym punkcie zabierać głos i mówić na dowolny temat i dowolnie długo. A coś takiego się dzieje na tej sali. Już kiedyś pan Kaczyński miał nam do powiedzenia i z irytacją w głosie mówił, że Lech Wałęsa jeszcze żyje. Rozumiem tą irytację, ale z jakiej racji jest poseł, który łamie regulamin notorycznie, jak pan Kaczyński, pan mu udziela głosu i pan go nie poucza. Jeśli chodzi o to, ja także chciałem sprostować historię. Mam dokładnie takie same prawo, jak ten przeze mną przed chwilą pan cytowany. Mianowicie odbyło się palenie kukły Lecha Wałęsy, laureata Nagrody Nobla. Odbyło się to z obecnością pana Jarosława Kaczyńskiego i ja sobie nie przypominam, żeby protestował przeciwko temu. I jeszcze jedna uwaga, panie marszałku, bo panu Kaczyńskiemu też nie przerywał. Posłowi. Wy protestujecie, że panie, myśmy pochowali generała Jaruzelskiego. No dlatego, panie pośle, że my... dziękuję bardzo. Powtarzam, czas panu się skończył. Informuję pana posła, że... regulaminowo. Za chwilę przystąpimy do głosowania. Głos ma poseł Stefan Niesiołowski, Klub Europejscy Demokraci. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja także chciałem nawiązać do prowadzenia obrad wczorajszych wyczynów pana marszałka Tyszki na podstawie artykułu 184 ustęp 3 punkt 8. Proszę o zmianę prowadzenia obrad, żeby nigdy więcej nie doszło do takich sytuacji, jakie wczoraj był nam uprzejmy zafundować pan marszałek Tyszka. Mianowicie nie dość, że zabronił zadawania pytań, no proszę bardzo, jest człowiekiem, który ceni swój czas i innych, zabronił zadawania pytań. Zabronił również wydawania oświadczeń, czym moim zdaniem ciężko obraził marszałka Kukcińskiego, który zawsze zachęca nas wszystkich do składania oświadczeń i mówi, te wszystkie sprawy panowie wyjaśnicie w oświadczeniach, proszę do oświadczeń, no chcieliśmy skorzystać z tej łaskawości pana marszałka. Ciszej, panie, ciszej trochę. Chcieliśmy skorzystać z tej łaskawości pana marszałka Kukcińskiego, ale pan marszałek Tyszka nam nie zezwolił. Ale to jeszcze bym puścił mimo uszu, ale proszę państwa, jako przyrodnik, a wiedza przyrodnicza tu się przydaje czasami nie tylko do wycinania lasów, jako przyrodnik, no muszę zaprotestować przeciwko porównaniu posłów do małp. No, bardzo przepraszam, czy panie Tyszka, czy to chodzi panu o małpy człowiekokształtne, o szlachetnego szympansa, czy o małpiatki, o podstępnego lemura. No, byłbym w tym przypadku jednak zainteresowany i bardzo proszę, żeby pan Tyszka wyjaśnił tą precyzyjną sprawę. Odsyłam do podręczników, może pan skorzysta z nich i do jakich małp pan posłów był uprzejmy porównać. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Proszę bardzo. Głos ma poseł Jerzy Meysztowicz, Klub Nowoczesny. Panie marszałku, Wysoka Izbo, o kilku
uwag tylko się mogę odnieść, bo oczywiście ten czas jest bardzo krótki i tutaj przewaga pana ministra jest znacząca, ale to jest chyba jedyny obszar, kiedy pan minister ma przewagę nad nami. Znaczy może mówić dowolnie i może mówić dowolne rzeczy i dowolne głupstwa. Panie, jeżeli pan nie potrafi nic innego powiedzieć niż do rzeczy, to niech pan wyjdzie. Jeżeli pan minister był uprzejmy powtórzyć te wszystkie kłamstwa, no oczywiście nie ma czasu tego prostować, no ale jedno, pan znowu wraca do tej bredni smoleńskiej i cała ta teza wywiedziona, że Polska, co za megalomania szalona, Polska powstrzymała Rosję w Gruzji, no Gruzja straciła Osetię, Polska powstrzymała Rosję na Ukrainie, Ukraina straciła Krym. Ja już bym wolał, żeby Polska nikogo nie powstrzymywała. No ale za te wielkie klęski, jakich Rosja zaznała, rozumiem, że mścili się, pan użył nowego słowa, zagłada polskiej elity i w takim razie to jest kolejne, rozumiem, wyjaśnienie czy próba uzupełnienia tego kłamstwa smoleńskiego, które pan z ograniczonym sukcesem od 6 lat rozpowszechnia. Jeśli chodzi o sam ten projekt, no z czegoś się bierze ta ogromna nieufność. No przecież ja tego nie wiem, ja nie redaguję mediów, panie Macierewicz. Twierdzenie, że to wojsko, bo ono podlega bezpośrednio panu, to jest jakiś ewenement, tego się wszyscy boją. Tworzenie takich armii źle się kończyło. Ja nie chcę dawać przykładów z państw niedemokratycznych, ale to się na ogół źle kończyło, jak jakiś tego rodzaju polityk nie do końca obliczalny, miał jeszcze własną armię pod swoją kontrolą. I to jest powód, dla którego wielu ludzi odczytuje, że to mogło być rzeczywiście siły do tłumienia wewnętrznych protestów i siły użyte do walki o wasz skompromitowany rząd. I tutaj na przykład czytamy, że będzie kilkadziesiąt tysięcy tych sił rezerwy, które już były zresztą, więc cała ta mowa pana, że to jest coś nowego, nowa formacja, wszystko kłamstwo. No, ale do tego, że pan kłamie, no to już chyba wszyscy, byłaby jakaś sensacja, gdyby pan nie kłamał. I o dużym zasobie patriotyzmu. Ale kto będzie mierzył ten patriotyzm? Jak to będzie taki egzamin wyglądał? Staje kandydat, rozumiem, pierwsze pytanie jest takie. Kto jest największym patriotą XXI wieku? No odpowiedź Macierewicz, jest pan przyjęty oczywiście. Jeżeli nie, to pan odpada. Drugie pytanie. Czy w Smoleńsku była katastrofa, czy zamach? No zamach. Gratuluję, witamy pana w siłach rezerwy. A jeżeli katastrofa, no to jest pan zdrajcą. I w ogóle no, ten lista zdrajców, którą pan był uprzejmy tutaj wymienić, jest rzeczywiście imponująca. Ja muszę powiedzieć, że pomijam te kwestie kosztów, one tu były wymieniane. To jest wszystko źle przygotowane, to jest wszystko zakłamane, to jest wszystko niepewne. No ale jeszcze kilka takich już zupełnie na koniec kwiatków. Można powiedzieć, ja bym, wie pan, no, bał się trochę, panie ministrze, ja bym się bał, symbolem tego pan chce uczynić wilka i tam jest napisane w tej ustawie, że to jest wilk, symbol żołnierzy wyklętych. W ogóle PiS przywłaszcza sobie bezprawnie jakieś prawo do reprezentowania żołnierzy wyklętych. Ja o tym pisałem w latach 60., w latach 70., za to się szło do więzienia, wtedy pisałem artykuły. Prezydent Komorowski przywrócił oddawanie czci, honoru, należnego szacunku żołnierzom wyklętym. PiS z tego robi, fałszując historię, takie zjawiska, jakby tylko PiS był kontynuatorem, jakby właściwie żołnierze, lepiej mówić niezłomni moim zdaniem, byli, można powiedzieć, prekursorami PiS-u, trochę tak jak Powstanie Warszawskie, które w historiozofii PiS-u się zaczęło pięknie, ale właśnie nie wiadomo, kiedy się skończyło. Ono końca właściwie nie ma. Jako się tak rozeszło to powstanie. Ale ja bym jeszcze drugi symbol bardzo niewygodny, to jest ten wilk. Panie Macierewicz, czy pan się w ogóle zastanowił, jaki jeden z polityków ościennego państwa, ja się nawet boję wymienić nazwiska tego polityka, używał pseudonimu Wilk. No, na ziemi polskiej istnieje też Wolfszance, Wilcza Jama i istnieje też Werwolf, czyli Wilkołak. No, także już ten Wilk, wie pan, to mi trochę tutaj nie bardzo pasuje do tego pańskiego patriotycznego uniesienia. Więc krótko mówiąc, cały ten projekt uważam za projekt jeszcze raz właściwie propagandowy, miejscami może być niebezpieczny, źle przygotowany, kosztowny, wymierzony głównie po to, żeby panu wygłaszać takie filipiki przeciwko poprzedniemu rządowi, bo to jest pana specjalność, wbrew prawdzie. W związku z tym koło Europejscy Demokraci stanowczo jednoznacznie wypowiada się za odrzuceniem tego bubla w pierwszym czytaniu. Panie
Marszałku, Wysoka Izbo, no bardzo mi przykro, ale takich pokazów i popisów naiwności, jak tu prezentują, pewnie dobrej woli z pewnością posłowie, dawno nie widziałem. Bardzo mi przykro, ale wątpliwe jest moralne prawo pana prezydenta do zgłaszania tego rodzaju ustaw. Wątpliwe jest moralne prawo człowieka, który podpisywał ustawy likwidujące demokrację w Polsce. Nie będę tych wszystkich ustaw wymieniał, ale są to działania na tyle kompromitujące, że w ogóle nie należy brać pod uwagę tego rodzaju propagandowego, pustego gestu ze strony człowieka, który odpowiada za to, że w Polsce mamy system autorytarny, że wiele obszarów jest wyjętych spod działania demokracji, że na temat Polski odbywa się w tym czasie debata w Parlamencie Europejskim. Raczej pan Duda wpisał się w kanon takich postaci, jak tylko kilka znanych, symbolicznych, Czesław Wycech, Dyzma Gałaj, Osłupka Morawski, Henryk Jabłoński. To byli ludzie, którzy podpisywali na zlecenie swoich mocodawców ustawy fatalne dla Polski i na zlecenie swojego mocodawcy Metternicha z Żoliborza pan Duda podpisuje tego rodzaju ustawy. Praktycznie cały ten projekt to jest powołanie jednego ciała pisowskiego w gruncie rzeczy, w ogromnej większości, 90% czy tam, jakby liczyć, bo trudno powiedzieć o niektórych osobach, ale wszystkie je powołuje pan Duda. Przy okazji będziemy mieli ekspozycję pisowskich bohaterów w rodzaju Macierewicza, czy Misiewicza, czy Piesiewicza i przypomina to najgorsze praktyki z czasów PRL-u. To jest klasyczny przykład tworzenia propagandowego, partyjnego ciała, do którego dobiera się kilku mianowańców i tworzy się wrażenie jakiejś jedności narodowej, bo to jest PiS-owi, wtedy będzie już potrzebne do wyborów. Nie dajcie się nabrać na to, panowie. Unia Europejskich Demokratów jest za odrzuceniem tego płodu w pierwszym czytaniu, od razu, natychmiast. Nie brać tego pod uwagę. Cały ten komitet, który jest powoływany, do którego z klucza wchodzą przedstawiciele dla dekoracji niektórych partii, nawet tutaj zostało wzięte pod uwagę to, żeby nie weszli tam posłowie koła, tylko starannie zostało dobrane. Bardzo wam gratulujemy i dziękujemy, żeby przypadkiem posłowie z koła Europejskich Demokratów tam nie weszły. Czyni się różne łamańce partii, które 3% przekroczyły, 6% dotacje, koalicja, ale nie mówi się o kołach. Ale my nie chcemy tam wejść, także niepotrzebnie się staraliście. My wam dziękujemy, nie chcemy tam być. Jeżeli też teraz ja tutaj czytam ze zdumieniem, ja tutaj czytam o tożsamości III Rzeczypospolitej, to w uzasadnieniu, o tożsamości III Rzeczypospolitej, gdzie są takie zdania, jest to dla nas testament i przesłanie, któremu mamy obowiązek być wierni, kulturowa tożsamość i tak dalej, niepodległość materialna, pomyślność III Rzeczypospolitej jest celem nadrzędnym Polaków, niezależnie od różnic przekonań, to od kiedy to? To jeszcze wczoraj wasz prezes krzyczał, nie macie prawa do polskiej flagi, nie macie prawa, nie jesteście Polakami, ubecy, zdrajcy, pachołki Moskwy. Jeszcze wczoraj wasz prezes to wygadywał. I dzisiaj przynosicie, macie odwagę, macie czelność, przynosić coś o tożsamości III Rzeczypospolitej. Przecież to jest ta Polska, która nie jest Polską. Przecież to pan prezydent Duda był uprzejmy mówić o po 89 roku tak zwana, nie, teoretyczna wolność. Polska była państwem teoretycznie wolnym, ale naprawdę wolnym jest tylko wtedy, jak rządzi PiS. I wy macie odwagę takie coś przynosić do Sejmu, bo uważacie, że my mamy krótką pamięć, my mamy to wam wszystko przypomnieć, my mamy te wszystkie wasze wyzwisko, targowice i tak dalej w tej chwili przypominać. Nie będziemy tego robić. Zajmę się jeszcze drobnymi uwagami, które świadczą o nieuczcie historycznym i pewnym niechlujstwie, jaki ten projekt posiada. Mianowicie, co to znaczy powołuje się Komitet Narodowy? Kto powołuje? No, pan prezydent rozumie, tak? Nie macie odwagi tego powiedzieć. Sam się powołuje, powołuje się Komitet Narodowy. Fatalna jest historiozofia tego projektu. Wymieniacie rok 1770, drugi i mówicie, że to są te lata następy działań zaborców. To był pierwszy rozwój Polski, chodzi o Konfederację Barską. Jej efektem był ten rozwój Polski. Pomijacie w ogóle inne powstania. Powstanie Kościuszkowskie, ale to mniejsza z tym, że z historii jesteście niedouczeni. Ale dlaczego mówicie o tym, że 10 listopada Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej, że 11 listopada przejął władzę nad wojskiem. Przecież przejął to 10 listopada. No to są drobiazgi oczywiście. 11 listopada rząd Rady Regencyjnej przejmował władzę nad państwem, a władzę nad armią przejął 10 listopada. To są wszystko oczywiście rzeczy bardzo drobne. Istotą tego
tego projektu jest wyłącznie oszukańczy, propagandowy zabieg ze strony PiS-u i próba stworzenia z pana prezydenta nagle przy tej okazji jakiegoś szafarza narodowej jedności, postać, którą pan prezydent nie jest, nie był i chciałbym się mylić, ale wydaje mi się, nigdy nie będzie. Jesteśmy za odrzuceniem tego w pierwszym czytaniu. Dziękuję.